W dzisiejszym filmie przedstawię wam 3 straszne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, możesz ją napisać i wysłać na mojego maila isupermwk@biznesmopa.gmail.com. Zapraszam serdecznie do playlisty, która w tym momencie się wyświetla w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia jest od użytkownika Franio555, która opowiada o piranii. Ostatnio miała miejsce naprawdę dziwna i straszna sytuacja. Grałem w Minecraft na moim świecie survival, miałem żelazne przedmioty i nawet niezły domek. Tego dnia postanowiłem powiększyć moją farmę, ale że nie miałem marchewek i ziemniaków, postanowiłem wyruszyć w poszukiwaniu wioski. Nie sądziłem, że zwykła podróż przerodzi się w coś tak strasznego. Chodziłem po kwadratowym świecie i nagle teren przede mną się skończył i była tylko woda. Dlatego zrobiłem łódkę i zacząłem płynąć przed siebie. Minęło ponad 10 minut, a ja cały czas płynąłem i nie widziałem przede mną żadnego terenu. Byłem już za daleko, aby zawrócić, więc płynąłem, płynąłem i płynąłem. Zaczęła robić się noc, przez co widoczność była dość mocno ograniczona. Stanąłem na moment, bo musiałem iść do toalety. Kiedy wróciłem, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Zauważyłem dziwną, dużą rybę, która pływała wokół mojej łódki. Wyglądała jak pirania, miała wielką paszczę z zębiskami i czerwone oczy. Bardzo się zdziwiłem i nie wiedziałem, skąd mogła się wziąć. Przecież w Minecraft nie istnieją takie ryby. Chciałem odpłynąć od ryby, ale ona cały czas za mną podążała. Było to naprawdę straszne, bo nie wiedziałem, dlaczego mnie śledzi. Nagle zauważyłem przede mną jakąś wyspę, więc postanowiłem, że zatrzymam się na niej, żeby odpocząć i przyjrzeć się wielkiej rybie. Kiedy wszedłem na ląd, moja łódka samoistnie się zniszczyła, tak że nie wypadły z niej nawet patyki czy drewno. Bardzo się przestraszyłem, bo na wyspie, której się znajdowałem, nie było żadnych drzew, a ja w ekwipunku nie miałem drewna. Zacząłem się rozglądać po wyspie, a na niej nie było nic poza piaskiem i żwirem. Wokół niej pływała cały czas ta wielka pirania. Nie miałem wyboru i musiałem wskoczyć do wody i ją pokonać, aby móc płynąć dalej bez łódki. Kiedy ją zaatakowałem, dostałem masę różnych efektów, jak zatrucie, nudności i blindness. Starałem się ją atakować, jednak nie trafiałem, bo moja widoczność była mocno ograniczona. Niestety pirania mnie pokonała, a ja straciłem wszystkie moje przedmioty, które do tej pory udało mi się zdobyć. Odrodziłem się w domku i nie miałem nic. Postanowiłem wrócić do tego miejsca, jednak gdy szedłem w jego stronę, zgubiłem się i nie mogłem przypomnieć sobie drogi. Chciałem zobaczyć tą piranię drugi raz, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Zwłaszcza w Minecraft bez modyfikacji. Niestety zostanie to tylko i wyłącznie niespełnionym marzeniem, bo gdy byłem w podobnych miejscach, takie ryby nie występowały. Druga historia jest od użytkowniczki Królowa Ludmix, która opowiada o Iron Golemach. Sytuacja, którą wam opowiem, wydarzyła się całkiem niedawno. Grałam w Minecraft na wersji 1.19, był to mój pierwszy raz, kiedy odpaliłam nowy update. Stworzyłam nowy świat i zaczęłam grać. Wszystko było w porządku, zrobiłam kamienne przedmioty i chodziłam po świecie w poszukiwaniu nowego biomu, żeby znaleźć żaby. Te gady są moimi ulubionymi zwierzętami, dlatego bardzo zależało mi na tym, aby je odnaleźć. Na mojej drodze natknęłam się na wioskę villagerów, w której był kowal i dużo przydatnych itemów. Zebrałam je wszystkie i położyłam się do łóżka, bo robiła się noc. Niestety nie mogłam zasnąć, tak jakby było coś nie tak z Minecraftem. Kiedy wyszłam z domku, zobaczyłam coś strasznego. Był to Iron Golem, który był jakiś inny. Jego tekstura różniła się od oryginalnej, wyglądał naprawdę przerażająco. Jego oczy były puste, a na twarzy był uśmiech. Bardzo się bałam i zaczęłam uciekać. Co dziwne, Iron Golem się teleportował tak szybko, że nie mogłam przed nim uciec. Postanowiłam, że zaatakuję go sikierą, którą miałam w ekwipunku. Okazało się jednak, że był to mój duży błąd. Kiedy zaatakowałam golema, okazało się, że pokonałam go jednym uderzeniem.
Byłam naprawdę w ogromnym szoku, bo nie mogłam w to uwierzyć. Niestety nagle dookoła mnie pojawiało się ich więcej. Rozglądałam się i w pewnym momencie zauważyłam, że nie mam jak uciec, bo Iron Golemy są wszędzie. Było ich chyba ze 100. Wszystkie stały w miejscu i patrzyły się w moją stronę. Postanowiłam, że wyjdę ze świata i usunę save'a. Jak miałam już to zrobić, dotarło do mnie, że muszę zobaczyć, co się wydarzy dalej, dlatego weszłam ponownie na save, gdzie były golemy. Po wejściu zobaczyłam, że stoję w tym samym miejscu, jednak ich nigdzie nie ma. Przede mną stała tabliczka, na której było napisane Dead is fun, and yummy, co oznaczało martwy jest śmieszny i pyszny. Po przetłumaczeniu tej wiadomości szybko postanowiłam usunąć świat. Nie wiem, czy z tą wersją było coś nie tak, czy może z moim komputerem. Wiem jednak, że to, co widziałam, zapamiętam na długo i w Minecraft nie będę grać. Trzecia historia jest od użytkownika Kasper Biernacki, która opowiada o wersji 1.11. Był to późny wieczór. Z racji, iż nie miałem nic do robienia, postanowiłem odpalić Minecrafta i stworzyłem nowy świat na wersji 1.11. Tego dnia postanowiłem odszukać Herobrine'a, stąd ta wersja gry. Stworzyłem świat na trybie kreatywnym i zacząłem rozgrywkę. Zbudowałem totem, który miał przyzwać opisaną wcześniej postać, jednak po jego odpaleniu nic się nie działo. Stało się tak, jak myślałem. Totem nie zadziałał, dlatego postanowiłem użyć szafy grającej, dając do niej płytę 11. W ustawieniach gry dałem sobie mały render distance i włączyłem tryb przetrwania. Chodziłem wokół totemu z myślą, że coś się stanie, jednak to nic nie dało. Postanowiłem pójść w głąb mapy, po drodze ścinałem drzewa i starałem się zrobić podstawowe przedmioty. Po kilkunastominutowej tułaczce po świecie znalazłem ładne wzgórze, na którym postanowiłem się osiedlić. Trochę to trwało, ale udało mi się zbudować ładny domek. Jednak brakowało mi piasku, żeby zrobić szyby, dlatego wyruszyłem w poszukiwaniu plaży. Szukałem tak z kilka dobrych minut, rozglądając się, gdy nagle na czacie wyświetliła mi się wiadomość o treści. You did it quite nicely, although I would use birchwood for your construction. Co oznaczało, zrobiłeś to całkiem ładnie, chociaż ja bym użył do budowy drewna brzozowego. Bardzo się wystraszyłem. Pierwsza moja myśl była taka, że to jakiś haker, lecz na czacie nie wyświetlał się żaden nick. Odpisałem mu wiadomością Where are you? Mając nadzieję, że ten ktoś mi odpisze. Niestety się nie doczekałem, ale nie poddawałem się i napisałem ponownie. Po kilku chwilach otrzymałem odpowiedź z koordynatami mojego domku. Kiedy wróciłem do niego, zobaczyłem, że cały stoi w płomieniach. Nie miałem zamiaru go nawet gasić, ponieważ wiedziałem, że zanim znajdę jakąkolwiek wodę, budowla zdąży doszczętnie spłonąć. Nagle zaczęła grać płyta 11, a w tle słyszałem dźwięki umierania wszystkich mobów w okolicy. Pogoda gwałtownie się zmieniała z nocy na dzień. Następnie uderzył piorun i pojawiła się postać. Ta, która była za to wszystko odpowiedzialna. Wyglądał jak Steve, jednak był nieco inaczej ubrany i jego oczy były białe. Chciałem odpalić tryb kreatywny, jednak nie mogłem. Postać zniknęła, następnie mój komputer sam się wyłączył. Było to bardzo dziwne i niepokojące. Gdy uruchomiłem go ponownie, zobaczyłem, że gra Minecraft została samoistnie usunięta. Do dzisiaj nie wiem, jak mogło się to stać. Wiem tylko jedno, że cała sytuacja była naprawdę przerażająca. To by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli przydarzyła wam się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, możecie ją napisać i wysłać na mojego maila isupermwk@biznesmopa.gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze Historie. Trzymajcie się!